Witamy Was, docent. Marlena, cześć. Polskie minibrowary.pl. Marleny nie było na sezonie wiosennym, czyli majówce, dlatego w ogóle nie nazwałem tego sezon wiosna. Więc rehabilitujemy się w okresie długiego weekendu przy okazji Bożego Ciała. I miałem sprawdzić, kiedy jest przesilenie letnie w tym roku, czy jest to 21, czy jest to 22 czerwca, bo to by oznaczało, że zmieściliśmy się z sezonem wiosennym dosłownie. Czyli na ostatni moment. Ostatni moment, na jeden dzień przed zakończeniem wiosny astronomicznej jest właśnie sezon wiosna. I cóż, no i jest rzecz taka, której jeszcze ja okazji nie miałem pić. Ja tym bardziej. Marlena tym bardziej. Edelmeister z Tesco. Edelmeister kojarzę było piwo w Tesco bezalkoholowe. Kosztowało złoty 19 i było ohydne. Było ohydne, było strasznie brzeczkowe, niewypijalne, chyba że właśnie na taką aurę jak dzisiaj, kiedy mogłoby być podane w temperaturze bardzo zimnej na pewno. Tak, plus 2 stopni, to wtedy można by było wypić. No i właśnie po tym niespecjalnie ciekawym doświadczeniu z bezalkoholowym z Edelmeistera teraz są 3: pszenica, IPA i Schwarzbier. No ten Schwarzbier to na dzisiejszą pogodę. Tak, wiesz co, to tak naprawdę niekoniecznie. Wyjątkowo. Dobra, zaczynamy od Weizenbiera. 5,2 alkoholu, no to na taką pogodę jak dzisiaj to tak 3, to góra by się przydało. 5 to dużo. Dobra, nie ma co czytać, bo to naprawdę to co oni piszą. Kosztuje 2,99 zł, zresztą jak wszystkie te piwa. A na IPkę to nawet była promocja w takim sensie, że za 3 IPy była zniżka. Wtedy kosztowało 2,65 chyba. Dobra. No nie ukrywam, że pszenica chyba będzie tym, co na tą pogodę chce się wypić najbardziej. Też tak myślę. Mam nadzieję, że będzie orzeźwiająca. Ostatnio narzekałem trochę na pszenicę kauflandową i po raz pierwszy od czasów braku kulta nie pojechaliśmy do Kauflandu. Nie kupiłem tego, jak ona się nazywała? Hermann's Brau czy coś tam, nie pamiętam. W każdym razie z pszenicy słodkiej zrezygnowaliśmy. No ta wygląda całkiem. Nie jest taka ciemna jak ta kauflandowa. Jest mętna. Fajnie wygląda. Jasno złoty kolor, nie taki ciemnawy, zbita biała piana. Fajnie też pachnie. Bananowo. Może będzie dobre. No dla mnie taki troszkę aromat piwniczny tutaj jest. Taki piwniczny, lekko stęchły. Nie. Prawda? Jest odrobina fenoli. Tego banana jest bardzo mało. No i ta piwniczność. To troszkę mnie odstręcza. Dobra. Ja czuję banana. Słuchajcie, jak na tą pogodę, to naprawdę powiedziałabym, że całkiem przyzwoite. Na szczęście jest odmienna od tej kauflandowej, nie jest słodka. Znaczy tak, pierwsze wrażenie to kwasowość. Taka fajna, rzeźka kwaskowość. Piwo tak, nie jest słodkie, to. Ale jest słodowe, jest dosyć pełne. Kurczę. 2,99. Trzeba jechać po więcej. Jest w porządku. Gdyby było na stałe w Tesco, bo mówię, widziałem je po raz pierwszy, jeżeli będzie na stałe, no zamiennik kulta to nie jest. Kult był jeszcze bardziej kwaskowy, jeszcze bardziej wytrawny, ale jest potencjał. Jest taka nawet, nie wiem czy to wyczuwasz, taka lekka cierpkość, lekka goryczka. Goryczki nie czuję, ale cierpkość troszkę tak. Nie odmówię sobie dolewki. No, dobry start. Jedziemy dalej? Fenole. Jednak te fenole są tutaj spore.
jak sobie tak wziąłem drugiego byka. Ten, wiesz, goździkowy, dentystyczny wręcz motyw w ustach. No, Weizenbier Primatora to nie jest nasz ulubiony. Tak więc, a ja w ogóle Primatora Weizenbiera w markecie żadnym nie widziałem, więc chyba tylko sklepy specjalistyczne. Dobra, zobaczymy jak z Ipką. O ile na Weizenbiera jakoś niespecjalnie chciałem patrzeć w jego skład, no to Ipkę to już by było warto poczytać. Smooth and drinkable session IPA brewed with a variety of aromatic American and German hops. Hoppy and fruity in taste. Simply perfect. 4,7. Ok. I jeszcze bardzo fajnie jakby podali te amerykańskie i niemieckie chmiele. Słód jęczmienny, jęczmień browarny, chmiel, ekstrakt chmielu. I tyle. Czyli jest to IPA bez podania jakiejkolwiek... Nie ma jakie chmiele tutaj? No, American and German, więc sorry. Tribute to All Masters, podpis może jakiegoś piwowara albo jakiegoś innego ludka z marketingu. Jest w ogóle, jaki to jest browar? Dobra, będzie napisane w opisie. Who cares, nie? Jaki to browar? Ważne, że coś niemieckiego i coś za 3 złote. O, tutaj już ciemniej. Tu już ciemniej. No widzicie, ciemne złoto. Piana ładna, ale no ta barwa troszkę... Aromat? Podejrzany. Nie, dlaczego? Słuchajcie, no IPA za 3 złote, no. Próbujesz ocenić aromat? Może to pierwszy. Ja pierwszy jednak. Znowu jest ten motyw znany z pszenicy, czyli taka lekka piwniczność. I podejrzewam, że wszystkie te piwa tego Delmeistera będą takie lekko piwniczne, czyli co, Keller Beer. No nie Keller, ale właśnie taka ta nuta stęchlizny jest. Ale chmiele są. Jest taki kwiatowo, owocowo, żywiczny. Więc taka ta IPA, no taka koncernowa, nie? Tutaj te chmiele absolutnie nie buchają. To nie jest jakiś orzeźwiający, intensywny aromat. Ale no, że to są nowofalowe chmiele, to czuć. Zdrówko. No mocna ta goryczka, powiem ci. Mocna? Jak dla mnie, no. Słuchajcie, goryczka jest, tylko ona jest taka troszkę ściągająca. Ona jest kiepskiej jakości, no. Nie jest łodygowa, ale jest ściągająca. I jest taka nawet taka kwasowość. No właśnie, chciałam powiedzieć, taka kwaśna troszkę. Znaczy, no to nie jest goryczka ściągająca, a samo piwo ma taki troszkę lekko kwasowy posmak. No nie jest to dobra rzecz. Może być ciężkie do picia. Nie jest to rzecz wybitna, ale patrząc na stosunek jakości do ceny, no 3 złote. Jak ktoś potrzebuje goryczkowego piwa, no to jest goryczka. To za 3 złote może być. Przyznam ci się, że wczoraj Andrzejowi, kuzynowi, zasmakowało to piwo. Tak? A pewnie dlatego mu zasmakowało, że ta goryczka jest wyraźna i że ono się wyróżnia, tak, wśród takich lagerów. Więc ta IPA na pewno, jak poczęstujecie kogoś z rodziny, to ona się będzie wyróżniać właśnie tym, że jest goryczkowe. Natomiast no, nie oszukujmy się, nie jest to nic wybitnego i tyle. Próbujemy dalej, ale kwasowość.
No taki no, niesmak lekki niesmak zostaje. Jest, niesmak jest, także... A. To jak na razie to pierwsze najlepsze. Tak, wajcenik mm-hmm. jest okej. Okay. No i co? Schwarzbier. Dark lager with hints of chocolate, coffee and caramel. Full flavor takes its origin from burnt malts and balanced bitterness. Brzmi bardzo dobrze. Czekolada, boję się, kawa. Boję się tylko tego karmelu. No karmel tak, ale mamy jeszcze jedną czystą? Tak. Mamy. Już. Dziękuję. Była na piano. No ta barwa troszkę zbyt jasna jak na Schwarzbiera według mnie. Taka mocna herbata. No i co mamy w aromacie? Co dla mnie to są słody palone, ale nie takie zbyt mocne. No a ja bym jednak potwierdził twoją obawę. Że to jest właśnie ten karmelek i taki polokoktowy. Polokoktowy, coca-colowy. Taka tak, bieda cola. A z kolą tak mi się skojarzyło faktycznie bieda w pierwszej cola. Chwili. No. Ale też te słody palane też minimalnie są. No ale na pewno żadna czekolada i na pewno żadna nie, kawa. Nie. To nie wierzcie w to, co napisali. To ewentualnie może w smaku, ale w aromacie to taka coca-cola. Bieda cola. Bieda cola. No dobra. Nie spodziewam się nic ciekawego po tym piwie. O kurde. Jeszcze słodkie. No. Bym powiedział głośno, ale nie powiem tego głośno. Do dupy z takimi piwami. W ogóle wypierdzielać mi z tymi bieda kolowymi, jakimiś słodzikowymi, ala coś, ala karmi. Jest za słodkie, tak? Słodkie, jest za słodkie. Karmelowe, takie kolowe. No, nie dobra, komu. Biorę naprawdę ostatniego łyka, żeby się jeszcze przekonać raz. Nie no, jest słodkie, no. Jest słodkie. Mhm. Można to zerżnąć zipą. Wtedy ta goryczka ściągająca goryczka i karmelkowy słód może da coś wyjątkowego. No dobra, zobaczmy. Jak rżnąć, to rżnąć na wizji. Nie, czekaj, to do tego przecież, Boże. Po co szkło marnować? I zrobimy... Nie, wajcenik. Jedyny... Wajcen dobre. No, znaczy najlepszy, ja bym powiedział... Najlepszy z tych, co... Na trójkę. O, i se zrobiłem polską ipkę. No yeah, i co? Polska ipka. Próbuj. Elegancki bursztynik. Karmelek pewnie w aromacie. O kurna. O Jezu. Tak, polska ipka. Fajnie przepasteryzowana. No, próbuj. Opowiadaj, co czujesz. O Jezu. To jest właśnie to. Nieprzyjemna goryczka, słodycz karmelowa. Czyli kumulacja wszystkiego tego, co najgorsze. Tak, jest taki właśnie amber IPA. Zero orzeźwienia, pełen niesmak, fatalne pozostawianie na podniebieniu. Koniec, zapraszam. Nie. Zapraszam. Nie, bardzo ci dziękuję, ja już piję wajcena. Już pijesz wajcena, dobra. No, to generalnie to zdecydowanie nie. To jeżeli was przypili i będziecie na głodzie goryczkowym. Natomiast wajcenik... Dlaczego nie? Dobra. Na razie.